Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się karmieniem węża zbożowego odmiany Classic Hypo. Jest to samiczka, która ma około tych 40 cm długości, czym będziemy ją karmić noworodkiem mysim. Noworodek mysi jest to dobry sposób do karmienia właśnie małych węży, ale większość hodowców popełnia dosyć niefajny błąd. Mianowicie lepiej jest węża przekarmić jednym większym noworodkiem i karmić go rzadziej, niż tak naprawdę przekarmiać go kilkunastoma noworodkami, które wąż zje. Dlatego, że w przypadku tutaj akurat węża zbożowego jest on dosyć malutki i jest on dosyć smukły. Jest on nazywany po części przez nas sznuróweczką. I taki wążyk będzie miał o wiele trudniej do strawienia kilka mysz, które mu podamy, w tym przypadku naszych noworodków, niż tak naprawdę, kiedy przeje jedną, ale większą myszkę. W jaki sposób można uzyskać taką, słuchajcie, większą myszkę? Ano to jest nic bardzo problematycznego, dlatego że wybieramy sobie stronę internetową, w tym przypadku szukamy w internecie jakiegoś hodowcy, który zajmuje się po prostu dostarczaniem do nas, czyli do odbiorców, mrożonych myszek. I poprośmy go o to, aby takiego noworodka jeszcze zostawił przez 2 dni, przez 3 dni przy matce, żeby on trochę tego mleka possał i niech go nam wyśle. Słuchajcie, bez problemów, taki gościu na bank wam wyśle, a różnice w cenach za takie noworodki będą delikatnie większe, dlatego że generalnie noworodek mysi kosztuje nas około, powiedzmy, złotówki. Jak mamy dobre układy, nawet za 50 groszy go możemy dostać. W przypadku sklepów zoologicznych spotkałem tutaj, słuchajcie, ceny różne. W przypadku noworodków spotkałem cenę od 5 zł do 8 zł za noworodka mysiego. Słuchajcie, to nowa mysz kosztuje niejednokrotnie 8 zł gdzieś w jakichś różnych sklepach, ale pomijamy tutaj te wielkie branżowe sklepy, lepiej to po prostu zostawmy. Zawsze jest lepiej zadzwonić do hodowcy, dowiedzieć się, pogadać i naprawdę można sporo tutaj zyskać. Także widzimy tutaj, słuchajcie, jak właśnie karmię naszego tutaj malutkiego węża zbożowego, moją tutaj sacną samiczkę. No i bez problemów, słuchajcie, jeżeli chodzi o jedzenie dla niej, tak to wygląda. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć, możecie wpaść na profil facebookowy oraz na Instagrama. Linki macie na dole w opisie. Polecam również moje poprzednie filmiki z serii właśnie o terrorystyki. I jedziemy, zaczynamy, bo naprawił mi się sam komputer i w końcu mogę zrobić dla was jakiś ciekawy materiał. Także zaczynajmy z całą tą serią o terrorystyce. Pozdrawiam. We'll be right back.